Dzień dobry Państwu. Niezmiernie miło jest nam móc Państwa przywitać. Agnieszka Oszczyk. Tomasz Podsiadły. Witamy bardzo serdecznie w Gdyni wszystkich gości, którzy powoli już przybywają na piąte jubileuszowe forum Wizja Rozwoju. Warto być z nami, bo będzie wiele ciekawych tematów w tym roku. Choć długi weekend powoli się kończy, dajemy jeszcze taki margines czasowy tym, którzy dopiero docierają do Gdyni, którzy dopiero w naszym gronie się znajdą, ale oczywiście serdeczne podziękowania i powitania dla tych, którzy punktualnie zjawili się tutaj w sali plenarnej i są już dzisiaj z nami. Witamy wszystkich gości. Jest już z nami także pan wiceminister infrastruktury Marcin Horała. Witamy pana ministra, witamy wszystkich panelistów, którzy będą brali udział w dzisiejszych rozmowach. Witamy przedstawicieli organizatorów, witamy wszystkich gości. Szanowni Państwo, w tegorocznej piątej już jubileuszowej edycji, przebiegającej oczywiście pod patronatem prezesa Rady Ministrów pana Mateusza Morawieckiego, omówione zostaną kluczowe kwestie dotyczące wydarzeń, nowych wyzwań stawianych przed polską gospodarką. Szeroko pojęte bezpieczeństwo, energetyka, morska energetyka wiatrowa, lokalna tożsamość i rozwój społeczności to tylko kilka przykładów poruszanych w tej edycji zagadnień. Bo Forum Wizja Rozwoju to nie tylko okazja do wymiany doświadczeń, ale również znalezienia inspiracji do nowych wspólnych projektów, a dodatkowo tegorocznej edycji Forum towarzyszyć będzie także wydarzenie organizowane wspólnie z Ochotniczym Hufcem Pracy, czyli Targi Pracy, a swoją kontynuację będzie miał także Kongres Srebrnej Gospodarki, także polityce senioralnej. Będziemy się poświęcać, bo to niezwykle ważny temat. No i będą z nami informatycy, programiści w ramach projektu Hackathon. Także ponownie w Gdyni. Państwo doskonale wiecie, że żadne wielkie wydarzenie nie mogłoby się odbyć bez udziału partnerów biznesowych, bez wsparcia sponsorów, którym serdecznie dziękujemy, że są z nami. Tak jak powiedziałem, tegoroczną piątą edycję Forum Wizja Rozwoju, objętą honorowym patronatem prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, dodatkowo wsparli. Partner generalny to PKN Orlen. Partner strategiczny to Bank Gospodarstwa Krajowego. Partnerzy główni: Fundacja KGHM Polska Miedź, Energa z Grupy Orlen, Totalizator Sportowy i Grupa Lotos. A partnerzy plus to Agencja Rozwoju Przemysłu, KGHM Polska Miedź, Polski Fundusz Rozwoju, Polskie Koleje Państwowe, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Polskie Linie Kolejowe oraz Węglokoks. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim partnerom, którzy wsparli swoim udziałem piąte jubileuszowe Forum Wizja Rozwoju w Gdyni. Państwa zapraszamy do wzięcia w panelach dyskusyjnych już za kilka minut w poszczególnych salach, nie tylko tu w sali plenarnej, ale także w kilku innych poruszane zostaną tematy, między innymi sektora energetyki, e-gospodarki czy ekonomii. Już teraz zachęcamy. My życzymy Państwu owocnego czasu w Gdyni. Będziemy się z Państwem widywać my tutaj w sali plenarnej numer 9, ale także podejrzewam za pośrednictwem streamingu co jakiś czas we wszystkich obiektach tutaj na terenie uczelni. I cóż, drodzy Państwo, właśnie w sali 9, w sali plenarnej za momencik spotkanie zatytułowane „Czy centralny port komunikacyjny może stać się głównym hubem transportowym w Europie Środkowo-Wschodniej?”. Jest już z nami moderator tego panelu, Maciej Wojsko. Panie redaktorze, zapraszamy serdecznie. Prosimy o zapowiedź prelegentów i rozpoczęcie pierwszej dyskusji.